Dogonić tornado, oglądałeś Discovery? Ej, to chyba stary jest burza. Dawaj, staniemy pod drzewem, zobaczymy, co się stanie. Poproszę o piorun. Uwaga, uwaga, dostałem piorunę, dostałem! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, wczoraj do gry została dodana mini aktualizacja, bardziej hotfix, jak to Epic Games nazwało na swoim Twitterze. I od teraz w grze pojawiają się burze z piorunami oraz tornado, więc w dzisiejszym odcinku, moi kochani, lecimy dogonić tornado. Dajcie znać w komentarzu w skali od 1 do 10, jak oceniacie nowe warunki atmosferyczne w grze Fortnite. Przypominam wam też, że wczoraj na mój nowiutki kanał, który nazywa się Farelski, do którego link znajdziecie w opisie, wleciał pierwszy odcinek, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie po obejrzeniu tego odcinka, żebyście wbili w opis i obejrzeli, co dla was przygotowałem. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy skinków w grze Fortnite, możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Będę mega wdzięczny, was to nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo dużo pomaga. A teraz, moi kochani, jak w Discovery Channel, lećmy dogonić tornado. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, witam kumpla. Siema, siema. I lecimy dogonić tornado. Ponoć do gry zostały dodane burze oraz tornada. Za chwileczkę to wszystko sprawdzimy. Po Spidermankę lecisz już? Tak, 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 mam jedno, więc okay. Spidermany zostały w grze, zajebiście. Zajebiście, zajebiście. Więc sobie tam dawaj do nas. Ja tutaj lutuję szybciutko, żebyśmy mieli jakieś bronie. No i mój drogi przyjacielu, nic ciekawego generalnie z lutu. Lecę po Spidermankę. Jak to nie, gościu, bierz Spidermana, ja mam PM, a pompę, ja mogę wuki robić. Pek, pek. Jeszcze tylko pompica, niedźwiedzica, lecimy. Dawaj tam, lecimy na miejscówę, na jakiś ciołów nawalić. Na Deroka? Nie. A, ty w drugą mańkę, XD! Tak? To dawaj tu. Chodzi go furu jedzie, stary. Leży. Masz w oknie masz drugiego. Minus 20 ma. Boksa mam na nim. Bijam. Dobra. Leży. Nice, super. Mamy to. To Midas, to Midas. Nice. Gdzie jest te tornado? Bo tu się nie ma tornado, to o co chodzi? Stary, te tornado pojawia się raz na jakiś czas na mapie. To jest, dobra, stary, ciekawa historia. No ale to wielkie chyba powinno być, to całą mapę mi się wydaje, nie? No też mi się tak wydaje, więc musimy to sprawdzić. Kroki mam, chłop. Nie masz ziołów? Leży, leży, to jakiś borowik, wiesz? Nice, Krystian, kurde, chyba było ćwiczone na offstream. Tak, to? Tak, tak, było ćwiczone, oczywiście, że tak, codziennie rano wstaję, ćwiczę. Ale to dobi! Co jest, tornado? Pieruny jakieś walą, wow! Pieruny, nie tornado. Respi się tornado! Tam. Stary, jak to kozacko wygląda? To jest burza czy tornado? Właśnie to nie wiem. Chcesz graty? Nie, zamyk to nie ja. Jest tam, nie. Leży. Nice, super. Ej, to chyba stary jest burza. To nie jest tornado. Tornado chyba dopiero później się uformuje. Pierw chyba będzie waliło piorunami. Nie wiem, tak mi się wydaje. Patrz, normalnie ja teraz na znacznikach mam pioruny, że walą. Co jest? Pali, drzewa się palą. Co jest? Czyli to jest realistyczne. Tak, to jest realistyczne, dokładnie. I co, a jak chcę dostać piorunem? Ja bym chciał dostać piorunem. Dawaj, staniemy pod drzewem, zobaczymy, co się stanie. Pod drzewem? A myślisz, że to pod drzewa wali? No a w co zazwyczaj piorun wali? W drzewo, nie? No tak, ale taki midbuster chcesz zrobić. No dobra, to staję też pod drzewem. Poproszę o piorun! Ta burza jest nad nami, nad nami. Ajajaj, nie walną mnie, szkoda, szkoda. Ajajaj. No! O, kastuje się! Coś wali. Nie, no nie dostałem! Jest. Walną we mnie piorun, ale drzewo, nie dostałem! We mnie też, patrz, moje też się pali. Dobra, czyli wiesz co? Mi się wydaje, że teraz po prostu pioruny będą waliły w drzewa, jak ktoś się kitra, gdzieś pod drzewem albo budynku, wiesz? Albo na mnie, jak staniesz w miejscu. Ja staję w miejscu, stary. A ja dam sobie boksa, poczekaj. Ja też dam boksa poza górą tylko. Więc o, czekamy. Dostaję chyba! Dostaję chyba! Uwaga, dostałem! 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 Ja pierdolę, efekt umrę! Papryczki, dobra, papryczki udało masz. Się! Patrz, stary, mam efekt papryczki. Biegam szybciej, ty też. Masz soka. Ale jaja! Ej, no to nie podoba mi się to w takim razie do końca, bo tracisz HP i to dużo. Zgadza się. Ja chyba straciłem. No ja też, bo to przy okazji podpala. A ja jeszcze zbudowałem jak osioł boksa, stary, z tego. Z drewna. Z drewna, ta. No to udany, stary, jesteś. Dawaj na jakieś fragi może, co? I czekamy na tornado. Nie no, lecimy. Dogonić tornado, oglądałeś Discovery? Jak tu nie ma tornada, gościa, a ty coś chcesz gonić. No to musimy ogarnąć auto i dogonimy zaraz. Kroki, kroki są w tej chacie, chłopy, ty. Czekaj, czekaj, stary, jestem zaczek daleko. Ty, Flaragan wrócił do gry, w ogóle mam Flaragana. To bierz go, lecę w twoim kierunku. Lecę. Dawaj, 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 na ulicy. Jestem w furze u niego. Widzę, 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 wale. Krak, krak, krak. Zero ma dead, jeden. Leży. Jeden. Dead drugi. Dobra, nice. Malczyk, ale oro nice. Robisz dzisiaj. Kurde, my tu speedony robimy. Masz Flaragana, jak chcesz. A dawaj możesz go, wariata.
Dobra, niech będzie. Patrz, biją się, dawaj, lecimy na HG. Czekaj, ja tu z Flargana walę w to. Dobra, to pali, pali. 6 white, dead 1. Drugi ma 0, na dole. 35? Leży. Pod schodami, pod schodami. Patrz, patrz, patrz. Leży. Jeszcze jeden jest pod schodami, tu dawaj na mnie. Leży. Nice. Nara. Wow, fioletowa pompa wolna. Ale kozak. Jak ja ją zawijam. Dobra, bierz. A ja rzucam. Czekaj, beczkę. Czekaj, czekaj. Walą, walą, walą. Kurde, ale jaja. Kontać walą. Trzymam, 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 trzymam. Jeden dead. Sprayuję go. Jest pod tobą jak coś. 33. Dwóch. Nice, 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 widziałem, super, posypał się tylko lód. Laser żeś mu dał, nice. Dobra, przeładuję Flargana, bo chciałbym kogoś z Flargana jeszcze porobić na końcu. Uważaj, bo znowu pioruny się pojawiają, nie? Pan, ziomki kolejne przed nami, lamę zabili, chodź. Naszą lamę? To nie lama, ale... Wow, 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 wow. Został piorunem chyba. Ja też muszę się uleczyć, bo nie mam zero kewa. Dobra, gdzie on jest? Wychodzę na mnie. Na mnie. Kolapsuję go! Tak. Widzę, widzę, laseruję, 24! 24, 25, leży! Dawaj tym przyciągaczem, znaczy tym, Spidermanem lecimy. Przyciągaczem? Ta, Jezu, przyciągacz mam, widzowie. Woohoo! Z moich obliczeń, stary, powinno być teraz tornado. Moich obliczeń też. Dobra, drop zleci na dół, drop zleciał na dół. Uważaj, masz teraz. Leżę, leżę, ja pierdzielę. Dobra, Farela nie uratował. O! Proszę. Dawaj, smalczek! Uciekaj, będzie laser! Proszę. No nie, to 4, ajajaj. Dobra, szukamy tornada jeszcze raz. Moi kochani, w końcu mamy to! Udało mi się odnaleźć tornado. Musiałem odpalić grę w laboratorium bojowym, żeby je znaleźć. Zagrałem chyba z 30 gierek, kompletnie nic się nie pojawiało i w końcu wyczytałem na Twitterze, że jeżeli z burzy w ciągu 25 sekund nie powstanie tornado, no to tornada nie będzie. Będzie to zwykła burza, która będzie atakowała piorunami i będzie trwała 3 minuty. A jeżeli w ciągu 25 sekund burza przerodzi się w tornado, to będzie trwało aż 8 minut. Wow! Dobra, zobaczmy, jak to działa. Okej, okay, wciąga nas. Działa podobnie jak ta wichura koło Dainrocka. Wlećmy sobie w samo centrum tornada. Możemy otworzyć lotnię. Co by tutaj jeszcze sprawić? Chciałbym na pewno jakimś pojazdem w to wjechać. Tylko gdzie jakiś pojazd ogarnę. Zobaczcie, to wszystko niszczy na swojej drodze. Ależ kozak. Weźmy sobie tak, na początku jakiegoś itemka i wrzućmy w tornado. Na przykład granat, pięknie. Nie, to nie jest granat, ale to są te bociki. Rzućmy botem w tornado. Ciąga? Leci? Patrzcie, chyba poleciało, normalnie wciągło. Nie ma najmniejszego problemu. A czy możemy wskoczyć do samochodu? Uwaga, 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 uwaga. Lecę, 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 lecę i... No wsiadaj, wsiadaj, Farel. Nie, gaś, gaś, gaś. Nie możemy chyba wskoczyć do auta, kiedy auto zostało porwane przez tornado, że tak powiem. Nie da się, bo chyba koła już w tym samochodzie są urwane. Spójrzcie, tornado je totalnie rozwaliło. Dobra, bierzemy Spidermankę. I czy ja mogę się przyciągnąć do tornada? Zobaczcie, normalnie, bez najmniejszego problemu przyciągamy się do tornada. Co jest? Ha! Zarąbiste to jest. No nie mogę się doczekać, aż już na live z widzami będziemy grali po prostu sobie i będziemy świrowali jakieś różne dziwne rzeczy z tornadem związane. Dobra, lecę po jakąś furmanę na szybkości i wjedziemy sobie w tornado. Zobaczymy, czy nas wyrzuci z auta, czy też nie. Tornado trwa 8 minut, więc mamy trochę czasu. Żebym ja po samochód musiał lecieć na drugi koniec mapy, to jest niesamowite. Dobra, mamy najszybszą furę w grze, więc kozak i wjeżdżamy od razu w tornado. Let's go! Nitro! Nie no, paliwo się skończyło! Nie mam pytań, ale zobaczcie! Nie wywala nas z fury! Ej, kozak! To teraz na dobrą sprawę, jakbym grał zwykłą solóweczkę i schował się w aucie i udawał, że jestem porwany przez tornado, to nikt by nawet nie skapnął. Ej, czy tutaj się rozwalił jakiś bot? Czy to jest ludzik z bota, który zginął od tornado? Nie no, niemożliwe, żeby zginął od tornado, bo będziemy fruwali, chyba że boty nie fruwają. Ale okej, okay. Czy na przykład mogę sobie wylądować na łódce? Stanąć? Raczej będzie to niemożliwe, bo cały czas mnie podwiewa. Moi kochani, jeżeli Epic Games w kolejnych sezonach zdecyduje się na wprowadzenie kolejnych takich dodatkowych rzeczy, nie wiem, były już ruchome piaski. Teraz mamy tornado. Oczywiście ten pomysł jest z Battlefielda, o ile się nie mylę, ukradziony. I tak kozacko to wyszło, ja się mega jaram. Z pewnością urozmaici nam to na pewno gierkę. Jest łódka, jest łódka, jest łódka. Siadam. Nie, nie da się.
Nie da się, patrzcie, naciskam S, spamuję. Nie da się wskoczyć do pojazdu, który jest w locie, że tak powiem. No dobra, poczekajmy teraz do końca i zobaczmy, jak tornado się kończy. Bo trwa 8 minut. Także, moi kochani, pamiętajcie. Zwykła burza formuje się 5 sekund i trwa 3 minuty. A tornado formuje się 25 sekund. Wow, drzewo się pali! I trwa aż 8 minut. Więc jeżeli zobaczycie gdzieś tornado na mapie, no to nie bójcie się, na pewno zdążycie je dogonić. Dobra, dochodzi do takiego budynku, zobaczcie, wciąga śmigło, wow! Czy ona zniszczy ten budynek? Uwaga, 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 uwaga! No jestem mega ciekawy, co się stanie z tym budynkiem. O, ho, 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 ho. Chyba nie wytrzymał, zobaczcie, to wszystko wciąga! Myślałem, że niektóre struktury się nie poddadzą, a tu mamy wszystko rozwalone, więc wyobraźcie sobie w late game'ie, jak nie macie matsów. No i niestety, wszystko zostało wciągnięte przez tornado XD. Dobra, zobaczmy, co z tej schadki stało. Ale patrzcie, itemków nie podniosło, no dobra. Czyli rozumiem, że wciąga. Patrzcie, patrzcie, kończy się, tornado się kończy. Czy ja mogę się jeszcze jego złapać? Złapałem się, ale zniknęło. Dobra, ja w skali od 1 do 10 tornado oceniam na mocną dychę. Wy oczywiście swoją ocenę piszcie w komentarzu. Zapraszam też wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie bluzy, koszulki, bransoletki, czapki oraz inne gadżety. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!